Siemanko, mamy godzinę 6.30, niedziela, 30 sierpień. Wybieram się właśnie na zawody wędkarskie w moim kole numer 70 w Przasnyszu. Są to zawody o puchar zarządu koła numer 70 oczywiście. Przy okazji odbędą się również zawody spławikowe dla dzieci. Oczywiście te główne zawody też są spławikowe i na jedną wędkę. Dla dzieci również na zakończenie wakacji odbędą się zawody. I cóż, no jedziemy się pobawić. Nie liczę na żadną wygraną czy cokolwiek, bo będą osoby, które tam będą walczyły o tę wygraną. W tym sensie, że no na tyczki będą łowić, także my raczej tu nie mamy szans, baciarze i tak dalej. Ale wyjedziemy się pobawić, zrobić relację filmową. To zawsze jakaś będzie pamiątka na przyszłość. Właśnie skręcamy już na zbiornik. Zaraz zobaczymy się z pozostałą resztą zawodników. Zobaczycie losowanie. Mniej więcej całe zawody jak się odbywają. Również w miłej atmosferze. A na razie do usłyszenia i widzimy się nad wodą. Hello. Będziemy łowić, przynajmniej starać się łowić na Gutkiewicza, Czekolada, Płoć. Zanęta następnie nawilżoną. Do tego pójdzie dodatkowo konopia, wczoraj ugotowana, świeżutka. Dodatek poszedł trochę mączki piernikowej. Robaczki, dużo pinki. I wstępnie zanęcimy całym kilogramem zanęto, łowisko, resztę będziemy donęcać co pół godziny po jednej kuleczce. Zobaczymy jak będą brania. Wspomnę jeszcze, że do nawilżenia zanęty użyłem wody z łowiska plus woda, która została z ugotowania konopi. Tak zwany taki dodatkowy jakby dip do tego dochodzi. I tym zostało nawilżone. Zostało nawilżone, przygotujesz zaraz w kolejnym wiadrze kolejną zanętę, to będzie zanęta do nędzania, będzie troszeczkę grubsza frakcja, żeby ta poś nie mogła sobie tak za bardzo poradzić. No i działamy.
mamy pierwszą zanętę. To będzie rzucone na sam początek, od razu całość. Tak, widzicie. Z Ogutkiewicza czekolada z konopiami. Czekolada z dodatkowo konopie ugotowane. Pineczka. Z tego zaraz będę robić kulę. I to pójdzie wszystko na sam początek. Tu w drugim wiadrze mamy trochę inną zanętę, jaśniejszą. I tu będzie z tego szła jedna kula co pół godziny do nęcania. Też również z konopiami. Stawiam na konopie, jednak płoć uwielbia konopie, także mam nadzieję, że się skusi i coś tam połowimy. Będę łowić na bata 6 metrów. Spławik 0,8 grama. Haczyk około 20. Miałem 7 łowić, ale niestety nie pozwoliło mi stanowisko. Nie mogę rzucać za siebie, ciężko jest tak z boku rzucać. Musiałem zmienić na 6. No nic, pół godziny do rozpoczęcia i będziemy działać. Odbyło się przygotowanie. Mamy 15 minut, 5 minut do nęcenia, 15 minut do rozpoczęcia zawodów. Wszyscy już lepią kulę. Ja też już powoli zmierzam do swojego stanowiska. Jak widzieliście, jest fajnie, dużo dzieci bierze udział w zawodach. Bardzo fajnie, że młodzież też uczestniczy już. Młodzież, dzieci, można powiedzieć. Także za chwilę zaczynamy. Panie, jest to kamera. Która jest godzina? Za 15. Jeszcze 5 minut do nędzenia. No to każdy co innego. Ale mi się zegarek zatrzymał. No to dokładnie, za 15 jest. Rozpoznajcie ten znak. Mam nadzieję, że dzisiaj łowca
połowi. Jedziemy. Lepimy kulę i działamy. Na razie około 20 płoci, jeden okonek. Coś się dzieje, bynajmniej u nas, z tego co wiem. Tam dalej podobno słabiej. No taka, jak się podsypie, to ze 2-3 sztuki się złapią i znów cisza. I tak trzeba co na bieżąco, co 20 minut dosypywać. I są jakieś tam efekty. Straciłem jeden zestaw, został na drzewie niestety. Przegapiłem branie. Godzina 12. No coś tam to co 5, co 10 minut rybka wpada. Coś się dzieje. I jest dobrze, godzinka do końca.
Mam nadzieję, że może w pierwszej piątce się zmieszczę. Koniec zawodów. Zwijamy sprzęt. Coś tam tej krwawicy trochę będzie, nie za dużo, ale pobawiliśmy się trochę tą drobnicą. Zaraz będzie ważenie, zobaczycie ważenie. I na razie tyle. Rozpoczęło się ważenie. Marcin. Wiaderka trzeba przygotować. Na trzecie możesz cofiesz.
przypadek. Ja to może już ostatnio pan prezes wiedział, gdzie ryby są i dlatego uszedł, ale pan tylko ryby zademonstrował. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pana. Za plecami to nie ma co dzielić. Drugie miejsce pan Ciok Żebrowski. Brawo! Brawo, kolego. Oczu. Ciechanów, pozdrawiam Ciechanów. Trzecie miejsce, pan Dariusz Oleksiak. Brawo! O, brawo, brawo, brawo. Skąd przybrałeś? Ze Szczechanu. O, bracie. Ugołkują. Wody mało, to macie zbiorny na wodę. Chłopaka będę kąpał. Mam nadzieję, że się przyda. Ja tak nigdy wiatr. Dobro. O, Piotrze, niech cię uściskam. Tego najlepszego. Cieszę się bardzo. Przyjemnie, całuj cię. Piąty, pan Andrzej Misiolski. Pan? O, szanowny przyjacielu, niech się uciskam. Pozdrowienie. Miło mi bardzo słyszeć. Pozdrowienie. Pozdrawiamy serdecznie. Zakończenie zawodów. Puchary wręczone. Jak zwykle bardzo fajna, miła atmosfera panowała na zawodach. Zapraszam, za tydzień znów są kolejne zawody, koła. Także zapraszam na kolejną relację, też będzie, postaram się zrobić, jeśli nic mi w tym nie przeszkodzi. I to tyle, na razie do usłyszenia i trzymajcie się, elo.